Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w bieżącym roku ogłosiło program Korpus Wsparcia Seniorów. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów poprzez poprawę poczucia bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tak zwanej opieki na odległość. Ministerstwo Rodziny ogłosiło program w 2022 roku Korpus Wsparcia Seniorów. W ramach tego programu można było zakupić opaski. Pan wójt zdecydował, że gmina Kościelec do tego programu przystąpiła. Składaliście Państwo wnioski na opaski i żeście zostali zakwalifikowani, żeby je otrzymać. Decyzją pana wójta gmina Kościelec przystąpiła do programu i w związku z tym zorganizowano spotkanie, na którym 16 zakwalifikowanym do programu seniorom z terenu gminy Kościelec wręczono opaski, które monitorują stan zdrowia beneficjentów, a w sytuacjach kryzysowych urządzenie pozwala na kontakt z wykwalifikowanym ratownikiem medycznym. Menadżer firmy Sidley, pani Aleksandra Pukas, zapoznała seniorów z funkcjonalnością i obsługą opasek. Panie wójtowi, jak i panu kierownikowi i pracownikom MOPS-u należy się bardzo duże podziękowanie. To znaczy, że dana gmina widzi problem, czy chce pomóc swoim seniorom, bo wcale tego musieliby nie zrobić. Mało tego, to też jest jakby dodatkowe zaangażowanie ze strony kierownictwa i pani koordynatorek i pracowników MOPS-u. Kiedy naprawdę, proszę mi zaufać, będąc blisko pracowników, wiem, że mają bardzo dużo obowiązków. Także wielkie dzięki. Musicie ją nosić. I mamy tą opaseczkę. I po drugiej stronie mamy centrum ratownicze nasze. Tak się przyjeżdżamy. To nie jest karetka pogotowia. Czyli jak Państwo nacisną na urządzenie, to nie przyjedzie karetka. Tylko Państwo będą rozmawiali z profesjonalnym ratownikiem medycznym, prywatnym. Zdecydowaliśmy się na to, żeby załatwić te opaski. No, z uwagi na bezpieczeństwo. Wiadomo, że w starszym wieku, jak Państwo sami jesteście, no, gdyby coś się wydarzyło, wiadomo, pomoc będziecie mieli, można powiedzieć, natychmiastową. To jest dla Waszego bezpieczeństwa i oby te opaski nie były używane, chciałbym Państwu tego życzyć. No bo wiadomo, to jest w sytuacjach takich wyjątkowych. Może się coś zdarzyć, tak, ale lepiej, żeby do takich sytuacji nie doszło.